Jak bumerang wraca temat kolejnej zmiany w organizacji ruchu w Suwałkach. Chodzi o skrzyżowanie ulic Jana Pawła II i utraty na wysokości Lidla. Jak usprawnić lewoskręt w utratę? Zastanawiał się głośno podczas środowej sesji radny Adam Ołowniuk. Miejsce jest newralgiczne i widać to praktycznie codziennie. Kierowcy chcący opuścić ulicę Jana Pawła i zjechać utratą w dół muszą naprawdę wykazać się dużą cierpliwością. Nierzadko prościej jest skręcić w prawo, objechać pobliskie rondo Solidarności i zawrócić ulicą Podchorskiego do utraty. Jak wyjaśniał radnemu prezydent Łukasz Kurzyna, poza obecnie obowiązującą organizacją ruchu na tym skrzyżowaniu, w grę wchodzą dwa rozwiązania. Pierwsze z nich to całkowita likwidacja możliwości lewoskrętu z Jana Pawła II w utratę, mówił zastępca prezydenta. Drugim możliwym rozwiązaniem jest ustawienie tam sygnalizacji świetlnej, ale przeciwko takiej zmianie jest jeden zasadniczy argument. Chodzi o okres zimowy, wyjaśniał Łukasz Kurzyna. Światła będą wymuszały zatrzymanie się pojazdów jadących utratą w kierunku osiedla północ. A jak wszyscy wiemy, na krótkim odcinku między kolejową a Janapała II mamy na tyle istotne wzniesienie, że ciężarówki będą miały problem na śliskiej nawierzchni. Wiele z nich po prostu po zatrzymaniu nie ruszy w górę. Tłumaczył. Wielokrotnie takie sytuacje już się w tym miejscu zdarzały. Za likwidację lewoskrętu przemawia z kolei to, że zniecierpliwieni oczekiwaniem kierowcy już dzisiaj lekko nadkładają drogi, objeżdżając pobliskie rondo. A co o tym sądzą kierowcy? Czekamy na opinię.